Znali już wszystkie tajemnice miasta, a o znanych historiach, zabytkach i miejscach opowiadają w nieznany dotąd sposób. Dziś przewodnicy turystyczni obchodzą swoje międzynarodowe święto. Z tej okazji toruńscy przewodnicy postanowili za darmo zabrać mieszkańców miasta w podróż po jego historii. Podróż po toruńskiej historii niektórzy rozpoczęli od przejażdżki toruńską historią. Taksówka pana Henryka Janickiego to jedna z atrakcji, którą dla miłośników zabytków przygotowali przewodnicy z Torunia. Pan Henryk już przestał jeździć tym samochodem, ale szkoda, żeby ten samochód stał, skoro z nim jest związana jakaś tam historia. No jest jak gdyby kontynuowana. Oprócz taksówki legendy było też darmowe zwiedzanie zabytkowej stacji pomp, dworu Artusa i fortyfikacji pancernej twierdzy. W tym roku przewodnicy skupili się na mniej znanych miejscach. Nietypowo, bo najczęściej to on jest bohaterem ich opowieści i magnesem, który do Torunia przyciąga tłumy turystów. Kopernik jest tym punktem wabiącym wszystkie wycieczki. Wycieczki szkolne mają to w swoich programach nauczania. W związku z czym nie ma problemu z tym, żeby przyjechali do nas, zobaczyli to dziedzictwo na żywo, usłyszeli od przewodnika kilka ciekawostek poza podręcznikowych. A na tych przewodnicy znają się jak mało kto. To od nich dowiemy się o miłosnych przygodach wielkiego astronoma i mniej znanych wątkach z jego życia, także tych związanych z tym miejscem. Jak przekonują przewodnicy, nie ma wycieczki, która nie odwiedziłaby domu Kopernika i nie spróbowała przygotowywanych tutaj pierników. Rzuca się w oczy duża frekwencja turystów zagranicznych. Nieraz są dni, że przeważają po prostu. Większość jest cudzoziemców. Domu Kopernika nie mogło więc zabraknąć na trasie uroczystego orszaku, który z okazji rozpoczynających się jutro Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego przejdzie ulicami Starówki. Po przemarszu wyjątkowy koncert. Muzyce Kosmopolis Krzesimira Dębskiego towarzyszyć będzie świetlna oprawa. Okazja nie tylko, żeby wysłuchać ten utwór w takiej niesamowitej oprawie, ale też zobaczyć wnętrze katedry po zakończonych pracach konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, więc rzecz zupełnie niecodzienna i niepowtarzalna. W tym roku przypada 540. rocznica urodzin astronoma i 470. jego śmierci. Dlatego Sejmik Województwa ogłosił rok 2013 rokiem Mikołaja Kopernika.